cześć, witajcie z tej strony z Maslow. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, co potrafi laptop za 25 zł. I moi drodzy, myślę, że ten filmik podzielimy sobie na takie 4 sekcje. Mianowicie w pierwszej sekcji opowiem o tym, jak w ogóle wszedłem w posiadanie tego laptopa. W drugiej sekcji omówimy sobie specyfikację techniczną tego sprzęciku. Oraz w trzeciej specyfikacji oczywiście stestujemy gry oraz produktywność na systemie Windows XP. A następnie w czwartym etapie sprawdzimy to samo, tyle że na Linuxie, i zobaczymy, jaki system lepiej nadaje się do starego komputera. Zapraszam! Tak więc, moi drodzy, laptop za 25 zł. Czy działa? O dziwo, właśnie tak. Myślę, że jak za cenę 25 zł, no to myślę, że nie ma tutaj na cokolwiek narzekać, biorąc pod uwagę to, że laptop działa. Czy jest w 100% sprawny technicznie? Nie, powiedziałbym, że tak w 95%. Mianowicie czasami na matrycy pojawiają się paski, w zależności od tego po prostu, jak przekrzywimy matrycę. Przypuszczam, że jest to coś ze stykami. Mianowicie laptop nabyłem sobie na OLX-ie i prawdę mówiąc, bardzo mało rzeczy kupiłem na OLX-ie, a jeżeli już kupiłem, to właśnie z odbiorem osobistym. Tak się akurat szczęśliwie złożyło, że ten lapek był do odbioru w Gliwicach, czyli w mieście obok mnie, więc pofatygowałem się do sprzedawcy. Oczywiście nabyłem laptopa, wszystko było tak jak w ogłoszeniu, więc no generalnie nie mogłem na nic narzekać. Drugą rzeczą jest to, jak wygląda specyfikacja techniczna tego ustrojstwa. Mianowicie, no nie ma szału. Mamy tutaj do dyspozycji procesor Celeron M, dokładny model macie tutaj napisany na dole, a także mamy zintegrowany układ graficzny. Są tutaj zamontowane dwie kości RAMu, jedna ma wielkość 1 GB, druga natomiast ma tylko 256 MB. Z innych rzeczy, laptop wyposażony jest w dwa złącza USB, FireWire, modem, Ethernet, wyjście VGA oraz karty jakieś te takie pcimciopodobne, no, są tutaj, tu z boku są takie pcimcie śmieszne. Z drugiej strony natomiast mamy jacka słuchawkowego oraz jacka mikrofonowego, a także napęd CD-DVD. Z tyłu natomiast mamy tylko i wyłącznie złącze zasilania oraz nieco wystającą baterię. A właśnie, przy okazji specyfikacji, no bateria trzyma jakieś 5 minut, więc no zapomniałem tego uwzględnić w moim przeliczniku procentowym na samym początku, ale wspominam wam o tym teraz. Dobrze, skoro już znamy bebechy tego ustrojstwa, sprawdźmy, jak sobie radzi w takim codziennym zastosowaniu. No myślę, że tutaj główną przeszkodą w takim przeglądaniu codziennego internetu jest właśnie Windows XP, ponieważ no system został już zapomniany przez jakiś... No i system jest już niewspierany od prawie 4 lat. No i nie ma tutaj co się dziwić, że mamy do dyspozycji tylko stare wersje przeglądarki. Niemniej jednak, jeżeli próbujemy przeglądać sobie takie w miarę lekkie strony pokroju CD Action, no jest to ok, wykonalne. Natomiast jeżeli przejdziemy do YouTube'a, no to jedyne, na co możemy sobie pozwolić, to istny pokaz slajdów, chyba że zdecydujemy się oglądać filmik w 240p, wtedy można mówić o jakiejkolwiek płynności. Natomiast jeżeli chodzi o gry, myślałem, że zaczniemy nieco z grubszej rury i odpaliłem GTA San Andreas ze Steama. Myślę, że tutaj warto zaznaczyć to, że wersja Steamowa nie jest tą najlepszą wersją GTA i posiada masę błędów. Niemniej jednak na ustawieniach minimalnych i rozdzielczości 800x600, no gra jest wgrywalna, powiedzmy, w klatkarzu od 20 do 30 klatek. Czyli no na upartego myślę, że dałoby się przejść San Andreas na tym laptopie. No oczywiście, jeżeli jesteście w stanie przymknąć oko na, powiedzmy, jakieś tam minimalne spadki FPS-ów. Następnie pomyślałem, że odpalimy sobie też jakiegoś klasyka i odpaliłem sobie grę Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Jest to naprawdę fantastyczna gra, bardzo dużo czasu spędziłem przy niej zagrywając się za dzieciaka. No i tutaj ta gierka chodzi, no muszę przyznać, że jeżeli chodzi o stabilność klatek, no to do ideału naprawdę daleko tutaj. Ponieważ no klatki wahają się od 20 do 60 klatek, no i w zasadzie widzę, że tutaj jakby te ustawienia graficzne naprawdę niewiele mają z tym wspólnego, ponieważ gra chodzi tak jak lubi. Może to akurat kwestia tej mapy, na której testowałem gierkę.
Dalej pomyślałem, że testujemy coś nowszego, ale coś prostego, więc na ruszt wrzuciłem terrarię. No i kiedy chciałem zmniejszyć troszeczkę ustawienia graficzne, bo było 5 FPS-ów, gra mi się skraszowała. No i przy próbach kolejnych wyglądało to mniej więcej tak samo, więc no niestety Terraria nie będzie specjalnie grywalna na tego typu laptopie. I tutaj są właśnie dwie gry, które testujemy na Windowsie i na Linuxie. Mowa tutaj przede wszystkim o Minecrafcie. No i słuchajcie, Minecraft. Szczerze mówiąc, zdarzyły się dziwne błędy graficzne, ponieważ jak sobie popatrzycie na te liście, no wyglądają one dziwnie. No i wszystko jest ustawione na minimum, no i myślę, że w takim normalnym survivalowym świecie, no Minecraft nie jest grywalny, ponieważ no klatek jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Oczywiście można by się było pobawić w jakieś tam mody Optifine i tak dalej, jednakże ja nie jestem specjalnym zwolennikiem modyfikowania Minecrafta, więc no niestety nie bawiłem się w te rzeczy. Jeżeli sobie natomiast odpalimy Minecrafta na trybie płaskim i zaczniemy coś sobie budować, no to okazuje się, że tych klatek jest, są okolice 30. No i myślę, że jeżeli ktoś lubi sobie tylko budować i nie, naprawdę nie miałby innego komputera, no to myślę, że byłby to przypadek, w którym naprawdę na upartego dałoby się w tego Minecrafta trochę pograć. Dalej mamy grę Open Arena. Jest to tak naprawdę fork Quake'a 3, czyli możecie go traktować jako Quake 3. Tutaj przy ustawieniach takich powiedzmy średnich, no klatkaż jest różny, od 30 do 60, no te wartości sobie tak różnie tutaj skaczą, żabkują. No niemniej jednak myślę, że gierka jest bez problemu grywalna. Quake 3 to naprawdę bardzo spoko gierka, myślę, że szczelaninka przypadłaby naprawdę wielu osobom do gustu, tym bardziej, że jest bardzo dużo aktywnych serwerów Open Areny, więc naprawdę można sobie nieźle popykać. I teraz nagle magicznie przetransformujmy się do Linuxa. Zważywszy na to, że laptop będzie używany przez mojego tatę i będzie używany do naprawdę kilku prostych czynności, takich jak przeglądanie internetu czy zgrywanie płyt z napędu, ripowanie ich do Wave'a, to postanowiłem, że zainstaluję tutaj kompletnego Linuxa, nie będę się bawił w jakieś Arche czy inne Gentoo, żeby tutaj to wszystko sobie po kolei dogrywać. Postanowiłem, że zainstaluję gotową paczkę i mój wybór padł na Lubuntu. Lubuntu jest to odchudzona wersja Ubuntu z bardzo lekkim środowiskiem graficznym i naprawdę z małą ilością aplikacji. No i tutaj po włączeniu mamy zajęte jakieś 200 MB RAM-u, więc naprawdę jest całkiem spoko. Rzucając Minecrafta jest gorzej. Zniknęły błędy graficzne i to jak najbardziej na plus. Niemniej jednak klatkaż jest gorszy. Tak samo w przypadku zwykłej singlowej mapy, jak i w przypadku zwykłej płaskiej mapy. Więc no, jeżeli ktoś z Was chciałby grać w Minecrafta i naprawdę miałby tylko taki sprzęt, no to jednak tutaj zdecydowanie punkt dla Windowsa XP. Wybrałem Open Arenę też nie bez powodu, ponieważ jest też dostępna wersja pod Linuxa i tutaj o dziwo tak samo, klatki są również nieco niższe. Nie jestem Wam w stanie tutaj wyświetlić ich ilości, ale muszę tutaj z ręką na sercu powiedzieć, że faktycznie żabkowanie jest dużo większe i klatki trzymają się niestety na dużo niższym poziomie. Tak więc niestety kolejny punkt dla Windowsa XP, jeżeli chodzi o wydajność w grach. Jednak wszystko zmienia się dokładnie o 180 stopni, jeżeli przejdziemy do zajęć produktywnych. I myślę tutaj na wielki plus chociażby to, że Lubuntu wspiera chociażby najnowsze wersje przeglądarek. Więc gdy zainstalujemy sobie takie Chromium, open source'ową wersję Google Chroma, zyskujemy naprawdę spory przyrost w wydajności. I przyglądanie prostych stron, takich jak CD Action, naprawdę można już zaliczyć do takich komfortowych. I ku mojemu zdziwieniu, również całkiem niezły przyrost był, jeżeli chodzi o YouTube'a. Ponieważ przeglądanie YouTube'a już nie równa się pokazowi klatek, a także byłem nawet w stanie wykręcić tutaj rozdzielczość 480p i filmik był płynny. Więc no, chyba każdy z Was zgodzi się ze mną, że tutaj wydajność jest naprawdę nieporównywalnie większa. Moi drodzy, i to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Tak podsumowując,
Myślę, że jeżeli ktoś z Was ma naprawdę bardzo starego laptopa i jednak bardziej zajmuje się takimi rzeczami bardziej produktywnymi, nie wiem, pisanie dokumentów, przeglądanie internetu, no to myślę, że takie Lubuntu jak najbardziej będzie na plus, ponieważ zyskamy nieco na wydajności. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to tutaj niezastąpiony będzie jednak Windows XP. Co fajne, możemy mieć na dysku jednocześnie zainstalowanego Linuxa i Windowsa i przełączać się między nimi wedle potrzeb. Dlatego również tak i ja zrobiłem w tym materiale. Dobrze, moi drodzy, powiedzcie mi, co wy sądzicie na temat tego laptopa za 25 zł. Myślicie, że warto kupić sobie taki sprzęcik za tak małą ilość pieniędzy? Ja myślę, że warto. Dajcie znać w komentarzach. Swoją drogą, jak macie jakieś stare laptopy, możecie się pochwalić, co tam za starocie macie w swoich szafach. To tyle ode mnie. Jeżeli filmik wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić tego kciuka w górę, a jeżeli interesują cię filmy o technologii, zerknij sobie na mój kanał, bo tam jest trochę rzeczy, które są z tym związane. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, trzymajcie się. Bajos!